comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes. Uroczystość wszystkich świętych, cudowna uroczystość, gdy Pan Bóg swoim słowem, zwłaszcza tym słowem z Apokalipsy, otwiera dla nas niebo, tak jak słowo Chrystusa otwiera ziemię, że na tej ziemi możemy przeżywać błogosławieństwa, możemy przeżywać niebo na ziemi, ale też słowo Apokalipsy otwiera nam już samo niebo i pokazuje nam tą rzeczywistość ludzi odkupionych. Słowo, które otrzymuje anioł. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Owszem, można to słowo rozumieć na wzór świadków Jehowy, które mówią 144 tysiące i ani mniej, ani więcej. Ale przecież Księga Apokalipsy to księga na wskroś symboliczna. Tam wszystko jest opisane pod symbolami, znakami, wyrażeniami wieloznacznymi. I tak i to słowo należy rozumieć. Możemy nawet powiedzieć więcej, że to jest 144 tysiące plus jeden. Możliwość dopisania do tych 144 tysięcy mojego imienia. Bo pieczęć to jest to, co ja noszę na moim czole. To jest znamie Chrztu Świętego. Sam Chrzest Święty w starożytności nazywany był pieczęcią, sfragis. Święty Cyryl Jerozolimski w swoich przepięknych katechezach, które mamy z IV wieku, katechezach do katechumenów, mówi takie słowo: czymś wielkim jest chrzest, który was czeka. Jest okupem dla jeńców, odpuszczeniem grzechów, śmiercią winy, odrodzeniem duszy, świetlaną szatą, świętą i nienaruszalną pieczęcią, powozem do nieba, rozkoszą raju, prawem obywatelstwa w królestwie, darem dziecięctwa. Ta pieczęć to znak przynależności do Pana. Pieczęcią, znamieniem właściciel naznaczał przedmioty, które stawały się jego wyłączną własnością. I teraz są takie grupy, które otrzymywały te pieczęcie. Pierwszą to była trzoda, zwłaszcza owce, które nosiły na sobie znak przynależności do właściciela. I to jest to, do czego też Chrystus nawiązuje, mówiąc o sobie. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja znam moje owce, ponieważ noszą ten mój znak i one mnie znają. Pan może rozpoznać właśnie owce, które do Niego należą, ponieważ mają ten znak. I druga rzecz, że też te owce rozpoznają się pomiędzy sobą, ponieważ właśnie ten znak noszą. To jest jak gdyby ten podwójny symbol tej pieczęci owiec. Pan rozpoznaje to swoje i oni rozpoznają między sobą siebie samych. Święty Grzegorz Nazianzu mówi o tym znaku, że jest rękojmą zbawienia, czyli rękojmia, coś, co mi się należy, coś, co mam, coś, do czego się mogę odwoływać. To jest pewność zbawienia. I drugi mój święty Grzegorz jest też znakiem przynależności. Druga rzeczywistość to jest taka rzeczywiście wojskowa, ponieważ w starożytności rekruci, którzy byli przyjmowani do wojska, zanim jeszcze stoczyli walki, dlatego co będę mówić, że dostałeś ten znak, zanim jeszcze zostałeś wypróbowany, ale to przyjdzie w przyszłości.
I teraz ten znak był nadawany albo na dłoń, albo na przedramieniu. I to były albo inicjały generała, tego przywódcy wojskowego, pod którym rekrut miał służyć, albo jego imię. I to jest też to coś, co my otrzymujemy. Otrzymujemy znamie, imienie Jezusa Chrystusa. Ten obrzęd przyjęcia rekruta miał trzy etapy i one są wszystkie w Chrzcie Świętym. Nałożenie tej pieczęci, sfragis, wpis do rejestru, że ten żołnierz musiał widnieć w tych księgach, by mieć ten nieśmiertelnik na sobie, ale też i drugą tą część, która była w rejestrze. To było gdyby też to ten symbolon, że to jedno z drugim pasowało, symbolon, czyli credo. I trzecie, złożenie przysięgi. I to jest to, co myśmy przeszli w chrzcie. Może za nas ktoś to w naszym imieniu do tego się zobowiązał, nasi rodzice, nasi chrzestni, ale my mamy teraz to powtórzyć. Zostaliśmy naznaczeni tą pieczęcią na naszych czołach, został świętym olejem zaznaczony znak krzyża. To jest to znamie, które nas ratuje, jak Kaina, jak tych zbawionych w księdze Ezechiela. To jest znak, który jest z jednej strony niewidoczny, a widoczny dla rzeczywistości niebieskich. Widoczny dla demona również. My zostaliśmy wpisani do rejestru, bo nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia. My wszyscy mamy tą księgę. U Boga jest ta księga. Kiedy odjedziemy do Niego, będziemy poszukiwani w tym rejestrze. Czy pełniliśmy uczynki, które odpowiadały, że rzeczywiście w tej księdze jesteśmy zapisani, czy też nasze uczynki były martwe. I rzeczywistość trzecia, złożenie przysięgi, to też składamy tą przysięgę. Ta przysięga to jest wyrzeczenie się złego ducha. Nie? Wyrzekam się demona, jego spraw, wszystkich jego zakusów, to co jest w chrzcie podejmowane. I również to credo. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, wierzę w Jego Syna Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego. To jest ta przysięga, którą otrzymaliśmy. Tertulian mówi, że to jest sakrament. W każdym sakramencie się to pojawia, w sakramencie Eucharystii, w której jesteśmy, w sakramencie pokuty, kiedy spowiadamy się. Dlatego też święty Cyryl w tych swoich katechezach daje takie przepiękne słowo: nie wstydźmy się tedy Chrystusowego krzyża. Jeśli się kto kryje, ty otwarcie czyń znak krzyża na czole, aby szatani na widok królewskiego znaku z drżeniem daleko uciekli. Uczyń znak krzyża przy jedzeniu i piciu, gdy siedzisz, kładziesz się, wstajesz, gdy mówisz, gdy idziesz, krótko mówiąc, przy wszystkich zajęciach. I dalej mówi: nie wstydźmy się wyznać ukrzyżowanego. Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim, na chlebie, który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i wyjściu, przed snem, kładąc się na spoczynek, przy wstawaniu, chodzeniu i spoczynku. Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dane jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących, postrachem szatanów. Krzyż odnosi tryumf nad nimi wierny, jeżeli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża przypominają sobie ukrzyżowanego, lękają się tego, który smokowi straci starą głowę. Jest niesamowite, że sam znak krzyża jest potężnym egzorcyzmem, gdzie demon, widząc ten znak krzyża, musi uciekać. Do tego zaprasza święty Cyryl. I trzecia rzeczywistość to jest to, że to znamie w starożytności, to sfragis, to był tatuaż, który
otrzymywali niewolnicy i to otrzymywali go na czoło. On musiał być widoczny, do kogo przynależysz. To był tatuaż. To dzisiaj my możemy w jakiś sposób, jest to możliwe, żeby tatuaż usunąć. W starożytności było oczywiście to niemożliwe, jak kiedy raz zostałeś naznaczony, to było widać. Czoło jest najbardziej odkrytym miejscem człowieka, jego ciała. Tam było widać ten znak. Dlatego też chrześcijanie w Etiopii, w Egipcie do dzisiaj robią sobie tatuaż krzyża na czole. Tam, gdzie jest to powiązane z męczeństwem, z odrzuceniem, z hańbą, z degradacją, marginalizacją, a nawet ze śmiercią. W sposób tak jawny znaczą ten znak krzyża. Dlatego w greckim nazywało się to stygmatem. Stygmatyzacja. Nosić ten tatuaż. Dlatego stygmatami to nie tylko są te znaki, które nosił święty Franciszek i inni. My wszyscy mamy ten stygmat. Stygmat Chrztu Świętego. Ten stygmat, który jest naszą ochroną, ale też naszą chlubą. Ten znak, który jest dla nas pomocą, jak pomocą był dla Kaina. Tajemniczy znak, który otrzymał od Pana Boga. Znak, który go stygmatyzował, ale znak, który dawał mu życie. I dzikie zwierzęta, i wrogowie musieli na widok tego tajemniczego znaku uciekać. Podobnie znak Ezechiela. I potem ten znak będzie również przyjęty w Apokalipsie, że odkupieni noszą na sobie znak Tau. Znak Tau w tamtym czasie to był litera w kształcie krzyża. To noszą zbawieni na czole. To mamy my. Można wejść w apostazję. Można. Można domagać się tego, żeby wymazać z ksiąg parafialnych, z tego rejestru swoje imię. Można to zrobić. Ale nie można z tego niewidzialnego znaku na czole, znaku chrztu, usunąć. Jest już na zawsze. Z nim staniemy przed Panem Bogiem. Będzie to znak, który nas będzie albo oskarżał, albo będzie dla nas tym znakiem zbawienia. Oczywiście nie jako pewna magia mam i to już samo wystarczy. Nie, to jest tyle, o ile ten znak jest tożsamy z moim życiem, że to jest ten znak jakby zewnętrzny, który wyraża moje wnętrze. To jest ten znak na czole, który symbolizuje to, że w tym znakiem są napiętnowane moje myśli, że jestem człowiekiem nawróconym, nie myślącym według świata, ale według tego, co noszę jako znak pomiędzy oczami, znak Krzyża Świętego. To jest to przesłanie, które jedno z przesłań, które od początku Kościół rozumiem jako to zaproszenie do wejścia na ucztę wybranych, na ucztę wszystkich świętych. To jest zachęta, zapowiedź, obietnica dla mnie, że ta liczba 144 tysiące nie jest liczbą pełną. Jest jeszcze miejsce i dla mnie. Mogę być 144 tysiące pierwszym. Oby tak się stało. Amen.